Polski aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy Krzysztof Respondek zmarł 22 grudnia w wieku 54 lat. Aktor był najbardziej znany z roli Michała Jelenia, właściciela firmy budowlanej, w serialu Barwy Szczęścia. Krzysztof Respondek przez wiele lat był związany z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, zwyciężył w finale programu Polsatu, Jak oni śpiewają, prowadził program Najśmieszniejsze momenty świata i wziął udział w czwartej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Polska aktorka Zofia Merle zmarła 22 grudnia w wieku 85 lat. Aktorka zagrała między innymi w takich filmach jak Chłopi, Komedianty, Niech cię odleci Mara, Noce i dnie, czy Rzeczpospolita babska. W ostatnich latach można było zobaczyć ją też na mniejszym ekranie, w takich serialach jak Na dobre i na złe, czy Złotopolscy. Oprócz tego występowała na deskach teatrów. Grała m.in. w Teatrze Dramatycznym w Elblągu, czy Teatrze Współczesnym. Polska dziennikarka telewizyjna, legendarna prezenterka Pogody, przez kilka dekad związana z Telewizją Polską, Elżbieta Sommer, zmarła 7 grudnia, w wieku 87 lat. Elżbieta Sommer cieszyła się szczególnym uznaniem wśród polskich widzów i była przez nich nazywana Panią Chmurką. W 1999 roku Elżbieta Sommer została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Polska reżyserka teatralna i filmowa, pierwsza osoba na stanowisku ministra kultury i sztuki w wolnej Polsce, Izabella Cywińska, zmarła 23 grudnia, w wieku 88 lat. W 1989 roku Izabella Cywińska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Polska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa Mirosława Krajewska zmarła 6 grudnia w wieku 83 lat. Aktorka zagrała w takich filmach jak Biały Niedźwiedź, Brunet wieczorową porą, Godzina pąsowej róży, Ostatni strzał, Szatan z siódmej klasy, czy Lunatycy. W 1974 roku Mirosława Krajewska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Polska dziennikarka radiowa i telewizyjna Ewa Wanat zmarła 13 grudnia w wieku 61 lat. W 2003 roku Ewa związała się z Radiem Tok FM. Była jego redaktorką naczelną do 2012 roku. Znany polski twórca internetowy Łukasz Motyka zmarł w wieku 42 lat. Popularność zyskał dzięki filmom, w których jadł i opisywał bardzo ostre potrawy i produkty. Polski bokser, dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, Janusz Gortat, zmarł 19 grudnia, w wieku 75 lat. Polski piłkarz i trener, Wojciech Łazarek, zmarł 13 grudnia, w wieku 86 lat. Jako piłkarz grał na pozycji napastnika. Jako trener pracował m.in. w takich klubach jak Lechia Gdańsk, Wisła Kraków czy Lech Poznań. Polski przedsiębiorca, założyciel i prezes firmy Komarch, działacz sportowy i prezes klubu Krakowia Janusz Filipiak, zmarł 17 grudnia, w wieku 71 lat. Polski historyk literatury, krytyk literacki i teatralny Zbigniew Majchrowski, zmarł 21 grudnia, w wieku 68 lat. Polski działacz kombatancki i weteran Powstania Warszawskiego Stanisław Jan Majewski zmarł 13 grudnia w wieku 94 lat. Polski poeta, pieśniarz i kompozytor Jerzy Mamcarz zmarł 17 grudnia w wieku 71 lat.